Południowa Wielkopolska powoli wstaje z kolan po poniedziałkowej ulewie. Gminy powiatu ostrowskiego wciąż też walczą ze skutkami zalania, bo o ile w mieście woda została z wielu miejsc wypompowana lub spłynęła do Ołoboku, to na terenach wiejskich wciąż nagromadzona jest na polach, łąkach czy obszarach zalesionych i z takich miejsc trudno ją usunąć. Miasto miastem, ale ościenne miejscowości w gminach okalających Ostrów Wielkopolski nie mniejszą walkę z żywiołem musiały stoczyć w poniedziałek oraz w kolejnych dniach. Do teraz trwa w wielu miejscach usuwanie nadmiaru wody. Wymieszanie wody opadowej ze źródłami ujęć wody pitnej mogłoby być niebezpieczne. Na bieżąco pracownicy są na stacjach usadniania wody i dopilnowują, żeby woda nie dostała się do studni głębinowej, skąd ludność jest zasilona w wodę. Na tę chwilę mogę powiedzieć, że wszystkie stacje uzdatniania wody na terenie gminy Ostrów Wielkopolski działają. Do żadnej studni na terenie tych stacji nie dostała się woda. Tam, gdzie się dostaje woda, to pracownicy na bieżąco wypompowują tą wodę, żeby nie doszło do skażenia tej wody pitnej. Gmina Ostrów Wielkopolski to ogromny obszar, nie tylko zamieszkały, ale też rolny. Od kilkudziesięciu godzin strażacy ochotnicy, wspierani też przez państwowe jednostki, walczyli z największymi strumieniami wody wdzierającymi się do domów mieszkańców, sal wiejskich czy szkół. Notowano w gminie opad na poziomie między 130 litrów a 100 litrów na metr kwadratowy, więc to są potężne ilości wody. Z tego, co mi mówią w gminie, to pierwszy raz się coś takiego zdarzyło. Natomiast straty, jakie były, to, co się przytrafiało, po prostu duża ilość wody, która w pewnych miejscach na terenie niektórych miejscowości spływała, po prostu zalewała posesje, zalewała mieszkania. Były podtopienia piwnic, były nawet podtopienia mieszkań tam, gdzie ten poziom wody był bardzo wysoki. Bardzo dużo terenów zostało zalanych, jeżeli chodzi o posesje, o ogródki, dużo pól. Właśnie na polach wody do dziś zalega najwięcej i w takiej sytuacji trzeba jej dać po prostu czas. Rzeka Niedźwiada płynąca przez gminę, na co dzień nie rzucająca się w oczy, urosła do rozmiarów kilkukrotnie większych. Tu w Czekanowie doskonale widać, jak woda powoli spływa do nurtu. De facto te uszkodzenia wynikały przede wszystkim z silnego nurtu wody, a także z działań, które musieliśmy podejmować, żeby dokonać pewnych udrożnień, pewnych przepustów, które po prostu blokowały spływ wody i to powodowało spiętrzanie się w innych miejscach. W nieco lepszej, choć wciąż kryzysowej sytuacji jest gmina Odolanów. Przez gminę przepływa Barycz, ale i Kuroch, plus kilka innych małych odnóg tych rzek. Tym samym woda ma gdzie się rozejść, ale jej poziom w korytach jest wciąż alarmujący i zmusza władze gminy do licznych interwencji. Na razie są zalane łąki, pola. Mamy dużo wody też w Parku Natury, w parku przy Baryczy, ale to są miejsca, gdzie żadna infrastruktura nie ucierpiała. Póki co burmistrz mówi o większym zalaniu jednej posesji i jednej piwnicy, ale samorząd poważnie podchodzi do sytuacji i jest gotowy na kryzys. Wał, który został wybudowany parę lat temu, bardzo dobrze chroni nasze miasto. Nie mogę obiecać, że woda nie podejdzie do żadnych domów. W Odolanowie mamy bardzo dużo terenów zalewowych i mam nadzieję, że jednak ta woda będzie zalewać łąki i pola, a nie będzie zagrażać naszemu miastu lub wioskom. Gmina Nowe Skalmierzyce. I to zdjęcie ilustruje obraz skali zalania również głównie obszarów, wokół których są łąki i pola. Nowa Sala Wiejska utonęła wręcz w wodzie, która wylała z rzeki Ciemnej i zablokowała dojazd do ulicy Dąbkowej w Skalmierzycach. To z kolei widok z poniedziałku w miejscowości Kurów. Most na rzece Ciemnej został tak podmyty, że grozi katastrofą budowlaną. Czekamy, aż wody opadną i zobaczymy, czy most nadaje się do użytku. Jeżeli nie, będziemy musieli po prostu drogę zamknąć już do czasu wybudowania nowego obiektu. Władze gmin Odolanów i Nowe Skalmierzyce otwarcie mówią, że spółka Wody Polskie zaniedbuje utrzymanie rzek. Wiele z nich na co dzień, co da się zauważyć, nie jest wykaszanych i po prostu zarasta, więc przy tak silnych opadach jak ten z poniedziałku, nurty zbyt powoli odbierają hektolitry wody. Ja już w lipcu monitorowałem, pisałem pismo, skierowałem wniosek o wykoszenie nadbrzeży i pogłębienie tego cieku wodnego. To jest rzeka Ciemna, największa rzeka przepływając przez teren naszej gminy. Dostałem odpowiedzi, że z braku środków to jest w tym roku niemożliwe. Tymczasem ta sytuacja z wczoraj pokazuje, że
w trybie pilnym przedstawiciele Wód Polskich zgodzili się ze mną spotkać. Są już na terenie gminy, dokonają oględzin. Gminy rzadko kiedy posiadają sztuczne zbiorniki retencyjne lokowane w miejscach strategicznych. Jeśli je mają, to zdecydowanie za mało. Większość zbiorników odbierających wody opadowe to naturalne stawy czy zalewy, które nie mają takiej mocy odbioru strumienia opadu. Samorządy zaczynają wyciągać z tego wnioski, bo zabudowa wsi mocno się zmienia i powiększa. Gmina Ostrów Wielkopolski na czele z panem wójtem Pryczakiem ma plany, aby budować takie zbiorniki retencyjne. Wiem, że w najbliższym czasie mają być pozyskane środki zewnętrzne i będą takie zbiorniki retencyjne budowane. Natomiast z takim opadem, jak się spotkaliśmy przedwczoraj, gdzie według pomiarów co do prognoz 4 razy tyle spadło deszczu, mi się wydaje, że nie jesteśmy w stanie uniknąć tej sytuacji, która jest. I niestety wielu ekspertów z branży czy meteorologów tak właśnie sądzi. Ulewa o natężeniu około 100 litrów deszczu na metr kwadratowy w przeciągu kilku godzin to zbyt wiele, by zatrzymać aż taki żywioł. Inwestycje w retencję to zresztą plan wieloletni, a nie działanie natychmiastowe.